Poważny wypadek na ulicy Wyszyńskiego. Taksówka przemieściła się na chodnik i tam też uderzyła w dwie osoby. Półmetek wakacji, spędźmy je bezpiecznie. Zdarza się tak, że przy tym odprężeniu wakacyjnym zapominamy o swoim bezpieczeństwie. A policja podsumowała pierwsze półrocze. Ogólna przestępczość spadła około 4%. Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji Echo 24. A rozpoczynamy od poważnego wypadku na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Nowowiejskiej we Wrocławiu. Przed godziną 10 po zderzeniu dwóch samochodów, jeden z nich z impetem wjeżdża w pieszych stojących na chodniku. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Udało nam się dotrzeć do niepublikowanych wcześniej nagrań z kamery monitoringu, na którym dokładnie widać moment uderzenia. Szczegóły Beata Nowak. Sobota przed godziną 10 rano. Na ulicy Wyszyńskiego i Nowowiejskiej dochodzi do tragicznego wypadku. Trzy osoby stoją na chodniku przed przejściem dla pieszych i czekają na zielone światło. Chwilę później w dwie z nich z impetem wjeżdża taksówka, która po zderzeniu z innym samochodem przejeżdża przez chodnik, uderza w krzaki, by w efekcie zatrzymać się na ścianie pobliskiego budynku. Prawdopodobnie samochód marki Volkswagen uderzył w taksówkę. Siła była tego uderzenia na tyle duża, że taksówka przemieściła się na chodnik i tam też uderzyła w dwie osoby. Niestety te dwie osoby w bardzo poważnym stanie musiały być przewiezione natychmiast do szpitala. Tam też na miejscu była im oczywiście udzielana natychmiastowa pomoc. Trzy osoby, które były, podróżowały w samochodzie Volkswagen, a także z taksówki, zostały również na miejscu zaopatrzone. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kto był winny spowodowania wypadku. Na przesłanym do naszej redakcji przez widza filmie widać, że światła na ulicy Wyszyńskiego, którą jechała taksówka, zmieniają się z żółtych na czerwone. Równocześnie kierowca Volkswagena mógł pospieszyć się z wyruszeniem przed światłem zielonym. Jednak ustaleniem bezpośrednich przyczyn wypadku zajmuje się policja. Oprócz tego, że będziemy musieli sprawdzić przede wszystkim, czy na przykład sygnalizacja była w tym momencie sprawna, czy był tam też monitoring, wtedy też trzeba to przejrzeć, zabezpieczyć, jeśli są tam na miejscu oczywiście ślady hamowania, tak? Jak te pojazdy, skąd, dokąd jechały, którędy się przemieszczały, czy na przykład nie doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Tutaj jest szereg okoliczności, które musimy jeszcze sprawdzić, zweryfikować, tak jak powiedziałem wcześniej. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Beata Nowak, Echo 24. W piątek dolnośląscy policjanci obchodzili 98. rocznicę powołania Policji Państwowej. Na oficjalnej uroczystości były przemowy, awanse, odznaczenia, a na nieoficjalnej piknik. Równocześnie jednak policja podsumowała minione półrocze i wyszło jej, że jest znacznie lepiej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak jest z tym spadkiem i jak te służby postrzegają sami wrocławianie, to sprawdzał Marian Maciejewski. Ściganie przestępców to tylko jedno z zadań policji. Innym jest praca prewencyjna, czyli zapobieganie. Każdy z nas poprzez właściwe zachowanie może przyczynić się do zmniejszenia przestępczości. Bo jak głosi stare powiedzenie, złodzieja czyni okazja. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze tego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, ogólna przestępczość spadła około 4%. Przestępczość szczególnie społecznie uciążliwa, więc włamania, kradzieże, rozboje, pobicia spadła o około 14%, a więc są to duże spadki. W latach 90. ubiegłego wieku bardzo dolegliwym przestępstwem były kradzieże samochodów. Polskie samochodowe gangi działały po obu stronach Odry. To wtedy u naszych zachodnich sąsiadów powstało powiedzenie: jedź do Polski, twój samochód już tam jest. Od momentu, kiedy zostały utworzone w polskiej policji, w poszczególnych jednostkach, czyli w komendach wojewódzkich, powiatowych, miejskich, specjalne komórki w pionach kryminalnych, zajmujące się wyłącznie zwalczaniem przestępczości samochodowej, to ta sytuacja i utworzenie tych komórek i praca tych policjantów doprowadziła do tego, że licząc od 2000 roku do roku 2017, odnotowujemy już w tej chwili spadek o 75% mniej kradzionych samochodów. Z jednej strony spadek przestępczości, z drugiej w mediach pojawiają się informacje o nieuzasadnionych
nieuzasadnionej brutalności funkcjonariuszy. Jak służbę tę postrzegają wrocławianie? Ja uważam, że jest w porządku, tak. Można się zwrócić o pomoc, są grzeczni, chętnie służą radą. Uważam, że jest dobrze. Myślę, że działają na miarę swoich możliwości dobrze, ja nie narzekam. Można się oczywiście przyczepić do paru tam szczegółów, ale ogólnie czujemy się chronieni mniej więcej. I myślę, że nie chcę się czepiać. No, jakby nie trzeba mówić do policjanta, panie władzo, bo się już tego oduczyli, więc no okej jest, no jest w porządku. Dla mnie policja się podoba, no i tyle. Nie wiem, mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Oto jak prawdziwych policjantów postrzegają ich koledzy z telewizyjnego ekranu, zapytaliśmy o twórców ról funkcjonariuszy w serialu Policjantki i Policjanci. Życie to nie film, co prawda, no więc w serialu wszystko jest pięknie, gładko i przyjemnie, no ale w życiu spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami, gdzie policja niestety zawiodła moje zaufanie. Skradziono mi rower, złoty łańcuszek i tym podobne rzeczy i niestety, chociaż podałem nawet nagrania z monitoringu, jak ktoś jest nagrany, jak po prostu odcina mój rower po prostu do tego i nikt na to nie zareagował. Faktem, że może to nie była, znaczy, wartość tego roweru nie była zbyt wysoka, więc z tego powodu gdzieś tam ta sprawa została umorzona, ale nawet nie zauważyłem zainteresowania ze strony właśnie policji. To, że jestem w koszulce policyjnej nie oznacza, że w tym momencie jestem policjantem. Jestem odtwórcą roli Mikołaja Białacha w serialu Policjantki i Policjanci, ale pracowałem w policji kilkanaście lat, więc cóż, drodzy Państwo, policja jak najbardziej jest instytucją potrzebną społeczeństwu. Nie zapominajmy, że to jest służba i policja jakby cała praca wytęża swoje wszystkie zmysły tylko po to, żeby jakby pomagać wszystkim. Generalnie osobiście oceniam pracę policji na ocenę dobrą albo też bardzo dobrą. Oczywiście jest jeszcze wiele elementów, które można poprawić. Za 2 lata policja będzie obchodzić jubileusz swego stulecia. Jej i nam wypada życzyć ocen wyłącznie pozytywnych. Marian Maciejewski, Echo 24. A teraz wygodne leżaki, schłodzone napoje, 150 ton piasku, a także basen przygotowany specjalnie po to, aby wypróbować swoich sił na wakeboardzie. Brzmi jak wakacyjny wyjazd, a tak naprawdę takie miejsce można spotkać w samym centrum Wrocławia. Plażę postawiono jako wydarzenie towarzyszące trwającemu festiwalowi T-Mobile Nowe Horyzonty. O samej plaży, ale również o innych wydarzeniach więcej w materiale Beaty Nowak. Znajdujemy się przy plaży w centrum miasta, konkretnie na Placu Solnym, a plaża, którą widać za moimi plecami, powstała tutaj w ramach 17. Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. O plaży opowie nam współorganizator, pan Błażej Grzechnik. Witam serdecznie. Dobry. Dlaczego właśnie plażę wybraliście, żeby ją tutaj postawić w ramach festiwalu? Plażę co roku stawia T-Mobile, nasz główny sponsor. Jest to taki wyraz wobec mieszkańców Wrocławia, żeby mieli takie miejsce w środku miasta, w którym można się dobrze zabawić, w którym można mieć odrobinę wakacji w ciągu festiwalu. Dużo piasku zwiedziliście tutaj na tę plażę? Tak, na plaży znajduje się 150 ton piasku, które przyjechały nocą przed festiwalem jeszcze ciężarówkami. Wszystko było tutaj zorganizowane, także 150 ton piasku. Jakie atrakcje zostały przygotowane dla tych, którzy przyjdą i posiedzą sobie na plaży w centrum miasta? Jest to takie miejsce, w którym można sobie właśnie posiedzieć na leżaku, wypocząć, nawet nałapać trochę słońca. Można się napić różnych napojów. Jest tor skimboardingowy, czyli to taka atrakcja i dla dzieci, ale nie tylko. Ale również T-Mobile przygotował w tamtym kontenerze taką strefę gamingową. Także tutaj też można przyjść, pograć w gry. O co godzinę realizowane są takie turnieje. Także to też rzeczywiście taka bardzo fajna inicjatywa. Jest kontener, który troszkę w kontrze do gier proponuje taką zdrową rozrywkę, czyli można wypożyczyć rowery i przejechać rowerami, pozwiedzać Wrocław. I to jest też akcja prospołeczna, ponieważ T-Mobile za każdy przejechany kilometr przekazuje złotówkę na fundację TVN. Plaża to jest jedno z wielu wydarzeń towarzyszących. Jakie jeszcze towarzyszą festiwalowi? Przede wszystkim wystawy. Polecamy wystawy. Dzisiaj w IP Studio otworzyliśmy wystawę Nieśmiałość Krądrze, która jest takim bardzo ciekawym, sensualnym doznaniem. W BWA, w galerii na ulicy Ruskiej Homefront, wystawa 5 izraelskich twórców wideo. Świetna, świetna rzecz, bardzo, bardzo ciekawa. Taka instalacja właśnie wideo performatywna. No i w kinie Nowe Horyzonty wystawa Diego i Frida, czyli zdjęcia Fridy Kahlo i Diego Rivery, zebrane przez lata, tworzone przez różnych fotografów, tworzą taki właśnie unikatowy
klimat Meksyku w kinie Nowe Horyzonty właśnie podczas festiwalu. Dziękuję bardzo. O plaży oraz o innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi T-Mobile Nowe Horyzonty opowiadał Błażej Grzechnik, a chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że sam festiwal potrwa do 13 sierpnia i do 13 sierpnia można właśnie korzystać z tej oto pięknej plaży w samym centrum miasta. Razem damy radę. Pod takim hasłem odbyła się akcja zorganizowana w ramach działalności jednego z marketów budowlanych przy współpracy z Wrocławskim Urzędem Miejskim. Sponsor zaoferował materiały budowlane i pomoc swoich pracowników, a także specjalistów. Wrocławianie natomiast mogli głosować na jeden z trzech projektów zaproponowanych przez miasto. Kto zwyciężył i jak wyglądała sama impreza podsumowująca projekt, to sprawdzała Monika Suder. Pod wrocławską iglicą odbył się dziś piknik, na którym mieszkańcy mogli się nauczyć podstaw majsterkowania i ogrodnictwa, a także dzięki prezentacji youtuberów prowadzących kanał 5 sposobów na, poznać kilka szybkich i ciekawych rozwiązań, na przykład na domowej roboty poziomice. Do takiego gumowego wężyka wlewamy trochę płynu. Podczas pikniku można było oddać głos na jeden z projektów, które będą realizowane w najbliższym czasie we Wrocławiu. Zostaliśmy poproszeni o wytypowanie trzech jednostek, które będą spełniały właśnie takie nasze podstawowe cele, czyli pomóc jednostkom, pomóc naszej lokalnej społeczności. Nawiązaliśmy kontakt z biurem prezydenta Wrocławia, który objął nas właśnie honorowym patronatem i dzięki temu mogliśmy zgłosić do konkursu właśnie te trzy jednostki, na które teraz głosujemy. Jest to Stowarzyszenie Azyl, Przedszkole Omnibus i Lokalne Centrum Kultury Wrocław Nowy Dwór. Zapytaliśmy samych zainteresowanych, dlaczego zgłosili się do projektu Razem Damy Radę. Myśmy właśnie zgłosili się z takim właśnie projektem tego bezpiecznego popołudnia, a chodziło nam głównie o to, że nasz klub jest niezwykle stary, no, pomieszczenia są stare, adoptowane przez młodzież, prawda? I po prostu, ponieważ państwo zgłosili jakby taką możliwość dokonania remontu. Głosowaniu towarzyszył piknik dla tych dużych i dla małych. Dorośli mogli zobaczyć, że urządzenie pięknego wnętrza możliwe jest nawet w ciężarówce, a najmłodsi mieli okazję nauczyć się majsterkowania. Cały projekt powstał w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu sponsora akcji. Mamy trzy duże inicjatywy, na które głosują nasi konsumenci, mieszkańcy miasta Wrocławia. Głosują już od 2 tygodni. Głosują w sklepie podczas zakupów, wrzucając do urny. Głosują przez internet, specjalną stronę internetową oraz w ostatnim z namiotów dzisiaj na żywo wrzucają ostatnie głosy. Współpraca jest wieloetapowa. Raz wybieramy wspólnie to, co dane miasto potrzebuje, co urząd zgłasza nam jako najbardziej potrzebne w danym miejscu. Dwa, faktycznie my ze swojej strony Kokesterama wnosimy materiały, produkty, ale wnosimy też wiedzę i ludzi, którzy pomagają, którzy wykonują to, co jest projektem, który razem wspólnie ustaliliśmy. Czyli też pomoc ekspercka. Jak najbardziej, na wszystkich etapach. Podczas pikniku ogłoszono zwycięzcę, a zostało nim Przedszkole Omnibus. Dla Echo 24 Monika Suder. Nauka pierwszej pomocy, upominki, pokazy sprzętu, a także prelekcje dotyczące bezpieczeństwa. To wszystko czekało na mieszkańców Wrocławia na dworcu głównym PKP, gdzie zorganizowano piknik bezpieczeństwa, na którym była także nasza reporterka Beata Nowak. Fantomy dzieci i dorosłych, ścianka wspinaczkowa i upominki dla dzieci znalazły się na dworcu głównym we Wrocławiu w ramach akcji Bezpieczne Wakacje, która została zorganizowana, by uświadomić podróżnych, że bez uwagi i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa każdy wyjazd może zakończyć się tragicznie. Z racji tego, że nie jest to przypadkowe miejsce, ponieważ tutaj tak naprawdę rozpoczyna się już nasz urlop, stąd wyruszamy na to wymarzone miejsce urlopowe, a bardzo często zdarza się także przy tym odprężeniu wakacyjnym zapominamy o swoim bezpieczeństwie, zapominamy o bezpieczeństwie swoich najbliższych, a niestety w tym okresie wakacyjnym bardzo często zdarzają się wypadki, które zagrażają życiu, zagrażają naszemu zdrowiu. Dlatego też chcemy uświadomić wszystkich tych, którzy będą spędzać wolny czas w górach, nad morzem, w lesie, że te niebezpieczeństwa zawsze są z nimi i należy zawsze zachować rozsądek. Pierwszą pomoc zaczynamy od sprawdzenia, czy poszkodowana osoba jest przytomna oraz czy oddycha. Jeśli nie oddycha, przechodzimy do przeprowadzenia resuscytacji. Uświadamianie społeczeństwa o tym, jak udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy,
pomocy jest rzeczą bardzo ważną, zwłaszcza że dzięki tej wiedzy możemy uratować komuś życie. Przede wszystkim pierwszych parę minut jest bardzo istotnych, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie układu krążenia, w tym oddechowego, przepływ krwi, dotlenienie przede wszystkim mózgu, prawda? Bardzo istotne jest to natychmiastowe zadziałanie, udzielenie pomocy, podjęcie próby przede wszystkim udzielenia tej pomocy i żeby przywrócić ten układ do stanu takiego podtrzymania tego układu krążenia oddechowego. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje oprócz szkolenia pierwszej pomocy zaplanowano także inne atrakcje. Największą radość czerpały dzieci, które miały okazję przejechać się imitacją wozu strażackiego, na chwilę zamienić się w strażaka bądź spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Trudniej mi było, gdy już było tak trochę wyżej, bo trochę mi trudniej było tak się złapać i myślałam, że spadnę, ale nie poddałam się. Podobne akcje były organizowane także w innych polskich miastach, jak na przykład w Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy Olsztynie. Beata Nowak, Echo 24. Miłośnicy starych samochodów, a także motocykli mają nie lada gratkę. W ten weekend we Wrocławiu odbywa się Custom Convent. Zlot starych aut, a także motorów przerobionych przez swoich właścicieli. Na miejscu można zobaczyć wyjątkowe okazy mechaniki samochodowej, ale także posłuchać muzyki, pojeździć na deskorolce w mini skateparku, czy wybrać dla siebie tatuaż. Jak prezentują się odrestaurowane pojazdy, to sprawdzała Monika Suder. Dźwięk silnika, zapach spalin i piękna sylwetka. Ale przede wszystkim dusza starych pojazdów powoduje, że można się w nich zakochać, a tę miłość przekuć na pasję, a czasami nawet biznes. Stare auto albo motocykl musi mieć w sobie to coś. Są wyjątkowe, bo są stare i mają duszę, nie to co nowe, plastikowe. Moc silnika zależy, jakie części użyjemy. Oryginalnie miało tam 100 parę koni, możemy wyciągnąć z niego nawet 500, to zależy ile chcemy. A ten za nami ile ma? Ten ma około 200. Trzeba mieć mega cierpliwość do tych aut. To jest najtrudniejsze, trzeba mieć cierpliwości dużo. Dlaczego? No dlatego, że tam zawsze coś się zepsuje, niby się naprawi, później to znowu nie działa, znowu się naprawi, znowu coś innego się zepsuje, także tam trzeba mieć mega cierpliwości dużo. Na konwencie można było zobaczyć odrestaurowane auta najróżniejszych marek, samochodów i motocykli, ale także takie maszyny, które powstały najpierw w wyobraźni ich twórców. Takie cuda jeżdżące po drogach to nie tylko ogrom pracy, ale również spory wydatek. Ten motocykl to koszt co najmniej 30 tysięcy złotych, ale miłości nie da się wycenić. Motocykle zaczęły się już od podstawówki. Do podstawówki junakiem już jeździłem do szkoły. No i później jeden zlot, drugi, trzeci. Motory japońskie miałem też, ale mnie to nie bawiło. Zacząłem budować. Co roku inny i właśnie taki zbudowałem. Te motocykle tak my nazywamy jako drag, nie? Znaczy, że budowany od podstaw, no i szerokie koła. Pojemność to jest 1000, 130 koni. Teraz jest jedno, mam drugie siedzenie dokręcane. Można jechać we dwie osoby. Prędkość, jaką osiągnąłem, 230. Zloty to możliwość spotkania podobnych do siebie pasjonatów czy zakupu takich cacek, bo pojawiają się tu najróżniejsze pojazdy. Jedno, co łączy zarówno wystawców, jak i zwiedzających, to zamiłowanie do oldschoolowych zdobywców szos. Zlot, wystawa, targi, motocykli i aut customowych. Jeżeli chodzi o auta, są to głównie amerykańskie auta zabytkowe, plus motocykle poprzerabiane przez właścicieli prywatnych lub specjalizujące się w przeróbkach warsztaty. Customowe, co to znaczy? Customowe, czyli ręcznie robione, można tak to skrócić. Wszystko to, co wyjeżdża z fabryki, przechodzi przez ręce mechaników i tak, żeby każdy motocykl, każde auto było indywidualnie przystosowane do właściciela. W sobotę organizatorzy przygotowali także koncert i afterparty, na którym można spotkać się i porozmawiać z mechanikami i projektantami tych pojazdów. A spóźnialscy będą mieli szansę oglądać stare auta i motocykle jeszcze do niedzieli do godziny 14. Dla Echo 24 Monika Suder. A relacją z wrocławskiej edycji Custom Convent kończymy główne wydanie informacji Echo 24. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.